Cześć, mam na imię Mikołaj. Witajcie w mojej bazie na kole podbiegunowym. Dziś pokażę Wam, jak w tajemnicy przed elfami i przy wsparciu firmy LED Labs zrobiłem choinkę. Choinkę, którą wykonałem z egzotycznego drewna Merbau i doświetliłem profilami LEDowymi Terra. A na koniec, jak na Mikołaja przystało, będę miał dla Was konkurs z dwoma nagrodami. A jak będziecie grzeczni, to nawet z trzema. Chodźcie, zapraszam. Zauważyliście, że większość projektów majsterkowo-stolarskich zaczyna się na jeden z dwóch sposobów? Albo z mniejszych desek robi się większe deski, od choćby mój podświetlany stolik, ale też z większych desek robi się mniejsze deski. I tak jest tym razem. Z całkiem sporego blatu z egzotycznego drewna Merbau wyciąłem najpierw 9 kwadratów, a potem ustawiłem ruchomą przykładnicę i wyciąłem 9 trójkątów prostokątnych równoramiennych. Małe miały przy prostokątne długości 25 cm, średnie 35, a największe 45. Potem od największego i średniego trójkąta odciąłem 10 cm z wierzchołka łączącego przyprostokątną i przeciwprostokątną. Ponieważ cała choinka będzie składała się z trzech ramion, po 3 gałęzie na każdym z nich, a każda gałąź będzie w zasadzie taka sama i jedyną różnicą będzie rozmiar, to pokażę Wam, jak taka gałąź od początku do końca powstawała, a potem pomnożymy sobie to wszystko przez 9. Wybaczcie, że robi się z tego powtórka z matmy i geometrii. Nie miałem takiego zamiaru. W końcu idą święta. Profil Terra, który wykorzystam w projekcie, ma 20 mm szerokości. Taki też frez włożyłem do frezarki i w trzech, coraz to głębszych przejściach wyfrezowałem otwór pod profil. Ponieważ do Terry nie ma zaokrąglonych zaślepek, to musiałem zamienić zaokrąglone zakończenia rowków po frezowaniu na takie, które idealnie dopasują się do profili. Nie było wyjścia. Musiałem odłożyć wszystkie sprytne elektronarzędzia, złapać dłuto w dłoń i wyciąć w sumie 18 zakończeń rowków. Trochę to trwało, ale nie będę tu zgrywał cierpiętnika i zdradzę Wam, że praca dłutem, mimo że powolna i mozolna, dodaje mnóstwo satysfakcji. Dopiero gdy rowki miałem gotowe, zdjąłem z każdego indywidualnie wymiar i do każdego z nich dociąłem osobno profil. Nie było innego sposobu, gdyż każdy z nich różnił się od pozostałych o kilka milimetrów. Zanim zabrałem się za taśmy LED, wyciąłem szlifierką niewielki przelot na końcu każdego profilu oraz przewierciłem szczyt każdego z trójkątów. No i jeszcze wyfrezowałem w plecach każdego z tych trójkątów wąski na kilka milimetrów kanał. Ten przelot, otwór i kanał będą trasą, którą poprowadzę przewody od każdej taśmy LED do sterownika, zasilacza, a potem ostatecznie do gniazdka. Poszczególne trójkąty w ramach każdego z ramion połączyłem ze sobą na kołki i klej. Drewno Merbau jest bardzo ciężkie i obawiałem się, że sam klej mógłby nie wytrzymać, zwłaszcza, że połączony jest tylko niewielki fragment każdego z trójkątów. Kołki o średnicy 10 mm rozwiały te obawy, jak Halny rozwiewa krakowski smog. W końcu przyszedł czas na lutowanie. Mimo, że moje doświadczenie w tej kwestii powoli rośnie, to trzymając lutownicę w dłoni niestety wciąż czuję się bardziej jak małpa z karabinem niż jako taki fachowiec pewny rezultatu swojej roboty. Niemniej jednak z radością donoszę, że wszystkie taśmy i przewody polutowałem bezbłędnie i za pierwszym razem, a do tego tylko dwa razy zamieniłem i przylutowałem na odwrót przewody czarny i niebieski, co potem musiałem sobie odpowiednio oznaczyć, żeby całość pięknie świeciła. W końcu mogłem przewlec przewód i wpuścić każdy z profili w dedykowany murowek, a gdy to miałem zrobione, to połączyłem równolegle wszystkie profile w ramach każdego ramienia choinki i przewód puściłem w dół wyfrezowanym kanałem. Całość zaczynała wyglądać naprawdę obiecująco. Choinka stanie na niewielkiej podstawce, w której przewierciłem na środku otwór na przewody.
Następnie wyznaczyłem trzy linie oddalone od siebie o 120 stopni. No, nie chcę być inaczej. Taka gwiazda Mercedesa mi z tego wyszła. I na tych liniach oraz na odpowiadających im ramionach choinki wywierciłem po trzy otwory pod kołki. Choinkę z podstawką tak też połączę na klej i kołki. Ostatnim krokiem w budowie było spięcie choinki na szczycie. W tym celu na pile stołowej najpierw dociąłem sobie kantówkę, a następnie pochyliłem tarczę piły i z tejże kantówki wyciąłem, no nie wiem, trójkątówkę? W każdym razie był to podłużny kawałek drewna o przekroju trójkąta równobocznego i o długości boku równej grubości ramienia choinki. Komu przypominają się teraz zadania z tekstem z matmy? Ręka do góry! Następnie odciąłem mniej więcej 10-centymetrowy odcinek i na szczycie każdego ramienia oraz na szczycie tejże trójkątówki wywierciłem otwory pod małe kołki. Koniec końców choinkę spiąłem tą właśnie trójkątówką, kołkami i klejem. Ostatnią rzeczą było spięcie przewodów choinki najpierw ze sterownikiem, a potem z zasilaczem i podłączenie całości do prądu. Tego już nie pokazuję, bo to nie jest specjalnie widowiskowe. Natomiast iście widowiskowy był efekt końcowy, gdyż wykorzystany sterownik ma 8 trybów programów migania, a każdy z nich można dodatkowo przyspieszyć bądź spowolnić. Wybór większy niż na platformie cyfrowego Polsatu, a reklam zdecydowanie mniej, bo tylko jedna. Partnera tego firmy LED Labs, czyli producenta profili Luminous Lighting, w tym również tego tutaj Terra. Gdy całość stanęła, wykończyłem ją olejem tungowym i mnie zaparło, a w zasadzie to mi zaparło, dech w piersiach. Pozostało nawiercić kilka otworów na haczyki, powiesić bombki, zapleść łańcuchy, no i nie chce być inaczej. Samoświecąca, świetlno-animowana, egzotyczno-drewniana choinka, jak się patrzy. A że choinka wyrasta z ziemi, to i nazwa Terra pięknie nam się tutaj wpasowuje. No dobrze, moi drodzy, tradycyjnie wyszło lepiej niż myślałem. Choinka naprawdę pięknie świeci. Ugrałem ją jeszcze do tego w kilka bombek, łańcuchy i jest piękną, świąteczną dekoracją. Ja, korzystając z tego, że oglądacie i słuchacie cierpliwie, chciałem Wam życzyć radosnych, pogodnych, pełnych miłości i bliskich obok Was świąt, żebyście odpoczęli, może się wyciszyli, a może też wyszaleli i wygadali w rodzinnym gwarze, żebyście mieli takie święta, jakie lubicie. I o tym też jest konkurs. Mam dla Was do wygrania 3 laserowe projektory, które wyświetlają świąteczne motywy. Chciałbym, żebyście w komentarzach pod tym filmem wpisali w 3 słowach, z czym Wam się kojarzą święta. Autorów 3 najciekawszych odpowiedzi nagrodzę takimi właśnie projektorami, które ufundował partner tego filmu, firma LED Labs. Także wesołych świąt, bawcie się dobrze, my zobaczymy się dopiero po nowym roku, a ja wracam do czytania listów od dzieci z prośbą o prezenty. Ot, na przykład tutaj mam od Oskarka, który chce nowy rower, pięknie, i od Maksia, który chcę piłkę i strój żołnierza, pistolet i buty piłkarskie i rękawice i rower i jeszcze chcę do tego czapkę i maskę hokeisty.